zanieśli przyjrzyjmy do miejsca zakwaterowania, na tym ludzie zakwaterowani. Zaraz dokonamy organizacyjnego podziału na grupy szkoleniowe, to tak czas. A w sprawie mam panów, którzy będą się opiekować w szkole. Mam ten czasie. Każdej sali będzie starszy, słuchać mnie starszy. Starszy w sali, dodatkowo jest. Tego płynę na porządek, żeby tam nie było. Brama, samotna, która była i tak dalej. To z pierwszych lat. Figura bojowa numer 23. Czyli taki nudek. Akurat tego nie o, tam jest ty. Białej tarczy. To jest do tego celuje. Dobra, dalej. Jaka jest odległość? 100 metrów. Tak, ile jest na boi? Postawa strzelecka z wykorzystaniem podpórki, tej takiej drewnianej. Tak, widać, nie? Jaki jest czas? Ograniczany czas. Co? Czyli nie, nie, tu się cel nie ukazuje. Cel jest i jesteśmy gotowi. Amunicyjny powiew zabawy. Nabojami do dołu. Teraz tak. Ta noga. I spadnie komenda, zmiana naprzód. Zmiana naprzód, pan rusza. Lewą ręką pan. Opieram się. Kładę się, nie? Robi pan wykrok. Do popiersia. Wtedy. Robię tutaj tą wyżyłu. No. Kładzie się pan na bok. Tak? Tak? Kładzie pan sobie broń na ziemi. Odcina pan magazynek. Wyciąga pan magazynek. Podpiliście ten magazynek. Odpina pan. Już bezpiecza. Już sam odpinił odpin. Przeładuj. Teraz ciągasz trafinek. Zabezpiecz. Teraz przyjmujesz ustawę. Ten odpinasz. Pokaż go do ładownicy. Kładzie pan tą broń. Do popiersia ognia. Tak? Wtedy odbezpieczasz. Ten odpinasz, tak? Kłada pan do ładownicy. Dołu. No i właśnie. Zanim już zaczniecie prowadzić ogień, przyjmijcie dobrze postawę. Widzicie, kolega już przeładował, odbezpieczył, a jeszcze się kręci. I przypadkowo weźmiecie palec na spust i nie patrząc się w stronę celu, oddacie strzał w dęby. I noga prawa ma być przedłużeniem karabinka, czyli palec sobie trzymasz. Kupa, ta noga jest tu, a ta noga jest tutaj. Cała siła odrzutu będzie rozczuwana na tej nodze. Czyli teraz będzie wygodnie. I broń. Tu ciągniecie pan malcem. Rozumie pan? I już. Nie czekać, odsunąć się i nabierać barkiem na broń. Jeżeli tego nie zrobicie, bark was będzie bolał. I wtedy czekamy na komendę.
kolega strzelił. Padnie komenda, do popierciać ognia. Muszę dojść, nie, nie, nie. Prawą ręką. Ile ma razy strzelić? Lepiej tu, żeby to w zimę śnieg, na przykład błoto i tak dalej. Nie? Przygotowujemy się samodzielnie do strzelania. Odpinamy magazynek pusty. Odkładamy go na bok, żeby tutaj nie robić niepotrzebnych ruchów. I nie nerwowo, spokojnie, wy macie dużo czasu. W tej strzelaniu czas jest nieograniczony. Odpinamy ładownicę. Wyjmujemy magazynek z załadowanymi nabojami. Źle was ustawiłem. Przejdźcie z tej strony może. A ci mi filmuje. Podpinamy magazyn. Małym łukiem tutaj zębem. Za zaczep. Cyk. Jest. Nie? I co następnie wykonujemy? Odbezpieczamy. Do samego dołu dwa trzaśnięcia, czyli na ogień pojedynczy. Czyli przeładowanie nieistotne, bo i tak będzie odbezpieczone. Ale już się tego łóżcie, że na ogień pojedynczy. I suwadło. Nie tak kciukiem, tylko nakładką, tym paluchem. O tak. Wiecie? Bo to jest niewygodnie, może się skaleczyć. O tak. I szybkim ruchem. Raz. Przeładowany, nie? Szybkim ruchem. Nie, że będzie się bawić. Teraz jest dość ciężka, będzie nabój, będzie jeszcze ciężej, bo musi pazur wyciągu, musi z magazynka pobrać go, pociągnąć do tyłu, przeładować, wprowadzić do komory, zareglować przez obrót zamka, nie? To trochę tej siły jest. Wy po chłopsku, nasadą, raz i zabezpieczyć. I nabój jeszcze wprowadzony do komory nabojowej tutaj. Broń macie zabezpieczoną i układacie wróć. Magazynek pusty trzeba schować do ładownicy. A jak ktoś ma problemy i bardzo się ręce trzęsą, to nie trzeba bierać z boku. Schować go z powrotem, zamknąć ładownicę. Układamy się do strzelania. Jak mówiłem, prawa noga. Panią proszę tu. Przypominać sobie. Proszę. Zaczepiamy pas, ładownicę, hełm, broń. Jak było? Ciężko. Gdzie palec? Czy jak na razie wszystko jest jasne? Ktoś czegoś nie rozumie? Jakieś no, pytania? Śmiało pytać? Później nie będzie czasu. Dobra. Mamy? Hełm, broń. Jedziemy. Po komendzie zmiana na linii wyjściowej z biurka. Podchodzicie, pobieracie zabawki i czekacie. Amunicyjny podchodzi, wyciągacie jeden magazynek. Do złady do przyrzenia. Tak. Tam trzeba sobie ręką. Tak. Podchodzi amunicyjny. Wyciąga pan jeden magazynek z ładownicy. Trzyma go pan w ręce lewej. Łapkę prawą pan wyciąga. Czeka na amunicję. Amunicja przychodzi. Układamy tak pociskami w tą stronę małego palca. Tak? Łuska, słonka, trzy kciuki. I później wciskamy w ten sposób. Ładujemy cztery sztuki. Załadowaliśmy. Wkładamy nabojami do dołu. I czekamy. Pada komenda. Jeżeli wszystko zostało wydane, każdy dostał amunicję, pana komenda, zmiana naprzód, tego też, tu 30, rusza pan, tu 30, tak? Broń pan ściąga. Ja wiem, że tego 20, a do tego 30, zobaczcie. Tak, tak, tak. Czy nie? I prawa noga wykrok, co? Lewa ręka, kładziemy się. Bardzo dobrze. I broń kładziemy, cały czas trzymamy broń w stronę przed pola. Odpinamy magazynek pusty. Dobra. I do przodu. I odkładamy dalej. Odkładamy sobie, żeby nam nie przeszkadzał. Wyciągamy magazynek z nabojami. Odpinamy. Najpierw przód. Dobra, musimy wydać zmianie. O, tak. Bardzo dobrze. Odbezpieczamy. Przeładowujemy. Do tyłu i puszczamy. Zabezpieczamy. Na przód. I opieramy broń o podpórkę.
palca nie kładziemy na język spustowy. On może być wyprostowany, ale nie kładziemy na język spustowy. Broń opieramy magazynkiem o podpórkę. Lekko wyprostujemy, już przy celujemy i barkiem naciskamy. Tak? Noga jest przedłużeniem linii celowania, tak jak powiedziałem. Jedna noga wyprostowana, druga noga może być podgięta, jak pan uważa, jak panu wygodnie. I barkiem napieramy, mocno napieramy na broń i dociskamy ją do podpórki. Jeżeli będziemy gotowi, kierownik to będzie widział, padnie komenda do popiersia ognia. Odbezpieczamy broń. Dwa razy musi kliknąć, przypominam. I celujemy, celujemy pod cel. Pan celuje. Po komendzie do popiersia ognia odbezpieczamy, celujemy i strzelamy już bez komendy. Strzeliliśmy. Broń nam na pewno się przeładuje. Celujemy dalej, strzelamy. Po czwartym strzale będziemy mieli pusto w magazynku, ale broń będzie przeładowana. Strzelamy jeszcze raz. Będzie taki dźwięk. Wtedy zabezpieczamy broń i opieramy magazynkiem o podpórkę. Nogi złączamy razem i kierownik widzi, że pan skończył. Pada komenda, rozładuj do przejrzenia broń. Broń do siebie, magazynek odpinamy, odbezpieczamy. Odbezpieczamy. Odsuwamy suwadło do tyłu, trzymamy. Tu trzeba troszkę przechylić najlepiej. Przejrzałem, puszczamy. Po komendzie przejrzałem, puszczamy, strzał kontrolny. Zabezpieczamy. Podpinamy magazynek. Broń kładziemy już tutaj obok siebie, tak? Druga ręka tak samo. I czekamy na komendę. Wszyscy będą przejrzani. Pada komenda. Powstań. Wstajemy. Broń zakładamy. Tył zwrot. Na linię wyjściową marsz. I już jest po strzelaniu. Wszyscy żyjemy, jest dobrze. Jest pan gotowy. Zmiana naprzód. Tak to była komenda. Zmiana naprzód. Zmiana naprzód. No nie, to nie jest zmiana. Wróć komenda! Gdzie? Zostawisz powody, czekaj. Panowie, ćwiczenia? Jesteście na czasach. Spokojnie. Dobra. Wszyscy proszę podejść na swoje miejsce stanowiska. Pracy. Nie ma czegoś takiego. Powiedziałem przynieść dla kolegów i daj. Powiedziałem przynieść dla kolegów. Teraz muszę połączyć broń. Można przerywać nauczycielowi lekcje. Nie tak jest. Kader wysoki. Tak, Tak, jest. O, tak. Bardzo. No, już się zrobiła, mam tych sobie.
Zaskakuje mnie, nie można po tym. Z tego chodzi na drugi. Nie popierać się, no trzeba. Siokie. No niech one przejdą, krótkie szanse przejdziemy zaraz powoli. O, zobaczcie. O tak można? O tak? Łatwiej. Też można. Nie. Ale musisz położyć się na brzuszek. O! Bardzo trzymaj, dobrze. No, dawaj, dobrze jest. Tak. Bardzo dobrze. Dobrze. Widzisz jak dobrze? Sprytnie. Dobra, biegiem, następny. Chowaj tyłek. Chowaj. Chowaj tyłek. Do końca nie wstawać za szybko. Do końca, niżej. I po oponę, na całą górę. Zabez meczą. Na całą górę, po oponę. Dobyć. Dalej się czołgać. Dalej. Aż będziecie w bezpiecznej odległości. Dalej. Dobyć. Korek. No. Dawaj. O Jezu, nie! Dalej. Jak będziecie grać. Bardzo dobrze. O, też dobrze. Bardzo dobrze. Tylko kolanami się odpychaj. Brawo. Ej, jak to? Brudna jestem. Martyna, twoje buty ważam. Do góry bierz. Do góry bierz. Matko. Siedział w ciebie. To nie mogę. Boję się. I znowu mi się podarły. Biegną panowie. Piękny zaskok. Opony. Super. Uwaga na końcu. Biegnie za nim, tak przytrzymuje ten problem, żeby się za mocno nie rozwijał. Będą kręcić, nazywać łączność. Czy do
dopiero ci jak ubiegną, podłączę sobie aparat i oni będą. Już tu mówię, po za nieoczności zmienia ci ten kabel. W czasie zmieniania kabla to będzie to odwrotnie. Bęben ma być sobie pierwszy kabel. Będzie wtedy się lepiej miał. Ten gościu sobie będzie tu ręką trzymał ten kabel, będzie zmienił. Teraz taki ślusów poza konkurencją. Chodź, wstań z prawej, potem będzie podcinał i zmieniał. Thank you.